Dobry, dzień dobry, wygląda na to, że się połączyłam. 9:30, zgadza się, wtorek 9:30, kawa z fundraiserem, albo herbatka, albo Melisa, bo dzisiaj Melisa może się przydać w tych dniach. Ania Anioł z tej strony, czekam na Was, jak zawsze. Wierzę, że sobie dzisiaj spędzimy taki czas inny niż zawsze. Inny niż zawsze. Chciałabym, żeby to dzisiejsze spotkanie było takie mocno wspierające i widzimy, że jest taka potrzeba i potrzebujecie tego. I my też tego potrzebujemy, bo dzieje się to, co się dzieje, i doszliśmy do takiego momentu wszyscy. Ale co my mamy teraz robić? Jak my mamy funkcjonować? Co tu ze sobą zrobić? Czy my możemy, czy nie możemy? Czy możemy mówić o czymś innym niż Ukraina? Więc dzisiaj powspieramy się. I tak jest cel naszego dzisiejszego spotkania. Ja się z wami witam. Nie chcę, żeby tu było smutno. Asia już jest. Bardzo się cieszę. Cześć, Asieńko. Nie chcę, żeby tu było smutno i przygnębiająco. Chcę, żeby było wspierająco, żebyśmy no, byli dla siebie takim wsparciem. Możliwe, że ta kawa będzie dużo krótsza. Może potrzebujemy się po prostu spotkać, zobaczyć, napisać komentarz, podzielić się swoimi gdzieś przeżyciami. I może to wystarczy. Dużo zależy od Was, ale nie mogliśmy oczywiście opuścić kawy. Nie chcemy Wam nie dać wsparcia, tak jak to robimy co tydzień. I tutaj, i w różnych innych miejscach, i w newsletterze, i wszędzie. Więc czekamy na Was. Jest Agnieszka, cześć Agnieszko, dzień dobry, jak się masz? No i dobra, zaczynamy co w kubeczkach, no bo już Ela nie wytrzymała, już w komentarzach się pojawiło szybciej niż ja zapytałam. Co w kubeczkach, kochani, z czym przychodzicie dzisiaj? I jak się organizujecie w swoich organizacjach? Co robicie dobrego? Czy podjęliście różne działania wspierające uchodźców, czy może w inny sposób działacie? No, jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Część oczywiście wiem, co się dzieje u części z Was, bo się obserwujemy, bo sobie rozmawiamy i po prostu widzimy. Niektórzy się wstrzymują z działaniami. To też jest bardzo ciekawy wątek, że niektórzy już się nie rzucili teraz do tej pomocy, która w tym pierwszej takiej fali pomocowej jest, ale powiedzieli, poczekamy. Poczekamy parę dni, gromadzimy to, co tam mamy zgromadzić, a zawieziemy to wtedy, kiedy pierwsza tura pomocy się rozejdzie. No więc jestem bardzo ciekawa, jak sobie radzicie, jak się organizujecie i jak pomagacie, więc ja bardzo chcę to wiedzieć. Powiedzcie mi, powiedzcie, dlatego że jak wiecie, ja bardzo, bardzo mocno wierzę, zresztą nie tylko ja, cały nasz zespół oczywiście. Wierzymy bardzo w siłę organizacji pozarządowych, wierzymy w Waszą siłę, wierzymy w dobro w ludziach. No, jak się okazało, mamy rację. Co jest wspaniałym takim doświadczeniem, że tak, pracujemy z Wami, widzimy Was, jesteśmy z Wami i że to po prostu fajnie działa, w takim sensie fajnie, że jest ten ruch pomocowy i to jest przepiękne. W ogóle niesamowite, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Więc dzisiaj jesteśmy po to, żeby się powspierać, żeby się przyjrzeć trochę też temu, czy możemy działać, czy nie możemy normalnie działać i trochę jak połączyć teraz tę czasem rozszerzoną działalność organizacji, bo takie wątki też się pojawiają w tym, co mówicie, chociażby w komentarzach na grupie wczoraj pojawiły się takie. No, takie pytania, czy my możemy, czy jak to połączyć, jak to zrobić z głową, jak połączyć normalnie naszą działalność organizacji ze wspieraniem wschodnich sąsiadów, no i tak dalej. Więc no, przede wszystkim jestem ciekawa, jak wy to robicie, bo ja myślę, że ta sytuacja jest taka kryzysowa. Po prostu wszystkich to zaskoczyło i wszyscy się próbują w tym odnaleźć, a ponieważ już działamy w tej rzeczywistości kilka dni, no to już macie jakieś doświadczenia. Więc jeżeli tylko chcecie oczywiście, to możecie się tym podzielić w komentarzach, co robicie i jak sobie łączycie te zadania, te wątki. Asiu, może tak cię wywołam, zmienia. Możesz też powiedzieć, jak u Was wygląda sytuacja. To może być ciekawe też dla innych osób, więc Was zachęcam do tego, żebyście się podzielili doświadczeniem, czy i w jaki sposób
włączyliście się w działania wspierające na przykład uchodźców z Ukrainy, czy w jakiś inny sposób, bo to ja sobie wyobrażam, że nie jest tylko pomoc konkretnym ludziom, aczkolwiek ona ruszyła niesamowicie, ale to mogą być też inne działania. Jeżeli są, to tym bardziej podzielcie się tym, co robicie, czy na przykład organizujecie na przykład pomoc psychologiczną albo pomoc prawną, wiecie, bo to też są takie wątki, które się pojawiają w różnych organizacjach, w różnych miejscach, więc nie tylko te ogromne, ogromne zbiórki, takie rzeczowe, żywności, różnego sprzętu, bandaży dla dzieciaków, pieluch i tego po prostu wszystkiego, co się wydarzyło, nie tylko takie rzeczy się dzieją, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda. Asia pisze o Fundacji Bezcennych. Bezcenni już są po jednym dniu lekkiej paniki. Przygotowaliśmy zasoby na pomoc dla mam i dzieci z Ukrainy, ale wstrzymujemy się na razie, bo wiemy, że teraz pomocy jest dużo, ale kryzys humanitarny będzie jeszcze trwał. Tak, to właśnie o Was myślałam, mówiąc, że niektórzy się wstrzymali z zawożeniem, nie z pomaganiem, ale z zawożeniem, bo rzeczywiście tak jest chociażby w Krakowie, ale widzę, że też w innych miejscach i w Przemyślu, nie przywozić więcej, mamy tego mnóstwo, to wstrzymajmy się, te rzeczy będą potrzebne za chwilę znowu, ale już tego tak wiele ton się po prostu przetransportowało na wschód, że po prostu no, trzeba to zrobić z głową. I to jest ten moment, kiedy obserwuję takie tworzenie struktur, kiedy obserwuję, że na początku się wszyscy rzucili do pomocy, a teraz zaczynamy tego mieć tak strasznie dużo, że musimy to ułożyć w jakiś porządek, w jakąś logistykę. I to też zaczyna się dziać. No, myślę, że tak od 2 dni to w Krakowie się dzieje na pewno, bo gdzieś tu jest mi najbliżej i to najbardziej obserwuję. Rzeczywiście teraz nie szukamy nowych magazynów, przewozimy, sortowanie i tak dalej, więc to się wszystko dzieje. Marzena mówi, że idzie po herbatkę, zaraz będzie opowiadać, bardzo się cieszę. Szczepan, dzień dobry, z yerbą w rączce, ogarniamy, Fundacja Dominikanek, jest zbiórka na Ukrainę. Myślę, że no tam też widzę, obserwuję misjonarzy, którzy są w różnych miejscach. Ludzi, którzy właśnie, czy jak siostry Dominikanki, czy siostra Małgorzata, czy z Franciszkanów, czy w innych zakonach, czy zgromadzenia, które tam mam wokół siebie. Jak oni mówią, zostajemy z ludźmi, pomagamy, odprawiamy msze, modlimy się, wspieramy, organizujemy zbiórki i tak dalej. Jak zostali, jakie to jest też trudne i takie szokujące. Ela pisze, od niedzieli sama widzę takie komunikaty. Potrzebujemy ludzi, którzy znają się na zarządzaniu, bo panuje chaos. No dokładnie, te pierwsze dni to się dało ogarnąć, w sensie wszyscy się rzucili na zakupy i wykupili pieluchy, jak opowiadali mi ludzie właśnie z Fundacji Bezcennych, żeby przekazać dzieciakom z Ukrainy. Natomiast teraz już jest taki moment, że trzeba to ustrukturyzować, że trzeba po prostu to zrobić z głową i wiedzieć, jak to zrobić. Więc jeżeli ktoś się zna, to też w ten sposób można pomagać i ta pomoc może przynieść niesamowity efekt i zoptymalizować to wszystko i przyspieszyć i ułożyć i ułatwić, nie? Asia jeszcze pisze, zgłaszają się już do nas przez innych ludzi mamy i dzieci z konkretnymi potrzebami. I na takie możemy w każdej chwili odpowiedzieć. Nie widzimy w tym momencie sensu wieść tego na przykład na Stadion Wisły. Tak, tam już chyba nie przyjmują, chyba się przenieśli długo do Muzeum Inżynierii Miejskiej, jeśli się nie mylę. Też widziałam takie komunikaty, bo po prostu brakło miejsca. I rzeczywiście tak jest, że teraz ta pomoc taka właśnie bardziej celowa, nie? Bardziej celowa, bardziej ustrukturyzowana, bardziej systemowa. Marzena, wracaj, bo jesteśmy ciekawi, co u Ciebie. I po prostu, żeby to było takie z głową poprowadzone. Jeżeli macie jeszcze jakieś swoje doświadczenia, piszcie, bo też obserwujemy też takie pytania, czy my możemy mówić o swoich zbiórkach, czy my możemy mówić o naszej działalności tej takiej podstawowej w organizacjach, czy jak to połączyć komunikacyjnie jedno z drugim. No to są takie rzeczy, oczywiście my Wam nie odpowiemy na wszystkie pytania komunikacyjnie, bo to wiecie, nie zaglądamy do wszystkich. Natomiast no rzeczywiście jest coś takiego, że to jest sytuacja kryzysowa i to też można mówić, nie? Jest kryzys, my chcemy pomóc, więc na przykład zawieszamy coś, żeby teraz zrobić coś innego, natomiast nie tracimy z oczu naszej misji.
bo to jest możliwe. W innych organizacjach nie będzie to możliwe, bo nie możecie zawiesić opieki na przykład nad osobami w swoich domach pomocy, no nie? No nie możecie, no bo jak? Czy w jakichś innych ośrodkach, czy nie wiem, w rodzinnych domach dziecka, czy gdziekolwiek. No nie ma tego, nie ma takiej możliwości, żeby coś odłożyć, przełożyć i tak dalej. W niektórych organizacjach przesunięto start zbiórek, bo miały startować teraz, ale jest przesunięty start o ileś tam dni, o tydzień, dwa, żeby po prostu no, jakby przeczekać ten moment. No bo też trzeba to zrobić właśnie z głową zawsze, jakoś znaleźć ten środek, czy ze względu na to, że chcecie się angażować w pomoc, czy ze względu na to, że po prostu no, koncentracja jakby społeczeństwa jest tak duża na wydarzeniach na wschodzie, że po prostu no lepiej odczekać, po prostu najnormalniej w świecie, poczekać tydzień, 10 dni i ruszyć ze swoimi działaniami. Widzę, że pojawiają się komentarze, więc czytam. Liliana z Makatki. Ja między innymi też dlatego czekałam z jakimś prywatnym wsparciem, bo widziałam dużo inicjatyw o wątpliwej sensowności. To mi się podoba, bo ludzie z organizacji zaczynają od razu wyłapywać takie, że coś się nie klei, albo że z tego zaraz będzie chaos. My wejdziemy w momencie, jak to będzie okiełznane, albo sami to okiełznamy. No bo mamy takie doświadczenie, nie? Macie takie doświadczenia. Rzeczywiście tak, Liliana, twoje podejście jest mi trochę bliskie. Z tą perspektywą, że to nie chodzi o to, żeby teraz całe ulice, wszystkie magazyny we wszystkich miastach zawalić rzeczami, tylko żeby z tego wyszedł jakiś proces, rozsądny proces wsparcia. Marzena, herbatka cynamonowa w kubeczku, jesteś w ogródku Makatki i opowiadasz, czekamy na twoje historie. Kasia. Cześć. Wiele osób ma już znajomych, którzy przyjęli rodzinę i może przekazać coś, co na pewno odpowiada potrzebom i na pewno trafi do adresata. Tak, rzeczywiście, tak, jesteśmy już w takim punkcie, że mamy tak, znajomych, którzy przyjęli konkretne osoby i ja też widzę takie, konkretnie ludzie wrzucają, potrzebujemy butów dla chłopca rozmiar, nie wiem, 30, nie? Że pod mamy, cztery mamy, 13 dzieci w wieku między 6 a 14 na przykład, no nie? Więc tak, rzeczywiście ta pomoc teraz będzie można po prostu pomóc bardzo precyzyjnie, nie? Czyli dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne i co jest potrzebne i to jest bardzo cenne i to też jest, wiecie, fajne, że ludzie o tym mówią. Że przyjęliśmy rodzinę w składzie takim a takim, w wieku takim a takim, noszą rozmiar butów taki, na ciuchy na wzrost, nie, 150 i proszą o wsparcie, nie? Że w ogóle nie ma takiej bariery, że teraz ja przyjęłam rodzinę i ja wszystko im muszę zapewnić, no nie? Niektórzy tak mają, niektórzy mogą to zrobić, ale po prostu to jest takie, to jest społeczne i ta wspólna odpowiedzialność jest niesamowicie budująca, że no naprawdę uważam, że możemy powiedzieć, że zawstydziliśmy świat po prostu postawą pomocową w tym momencie. Agnieszka pisze, przysłuchuje się, my też czujemy się długodystansowcami i nastawiamy się na sensowną, ukierunkowaną pomoc na miesiące, jak nie na lata. Okej, okay. No wiem, że u Was też są takie przestrzenie współpracy, prawda, międzynarodowej, więc tutaj też pewnie macie jakieś odniesienia, jakieś nawiązania, jakieś możliwości, też macie konkretnych ludzi. Myślę, że tak jest. Natomiast to absolutnie nie oznacza, że ci, którzy pomagają w tych pierwszych dniach i po prostu poszli na zakupy i wykupili, co im do głowy przyszło, bo stwierdzili, że potrzebne są makarony, herbaty, ciepłe skarpety i śpiwór i pieluchy, to nie znaczy, że ta pomoc nie ma sensu, nie? No bo to są rzeczy, których ci ludzie potrzebują. Natomiast jesteśmy w takim punkcie, że zatrzymajmy się na chwilę, rozdajmy to, co mamy, zobaczmy, czego nam brakuje i zaczyna to się wszystko tworzyć taką sensowną całość, taki system, no nie? Marzena pisze tak. Okazało się, że nasz klubik znalazł się w sąsiedztwie hoteli, pełnych uchodźczyń z dziećmi. Zaoferowaliśmy pomoc przy opiece nad dziećmi, psychologiczną, okołoporodową i jakiej tam, przewija mi się, i jakiej tam jeszcze trzeba. Tylko właśnie, najpierw musimy wiedzieć, jakie są potrzeby. Byłam wczoraj w tym hotelu, pogadałam z panem na recepcji i mówi, że wszyscy są jeszcze w szoku i zmęczeni. I póki co sami nie wiedzą, czego potrzebują. Zatem czekamy w gotowości. A że gotowość to bardzo dulowe podejście, to nam w tym zasadniczo dobrze. Tak, no właśnie, nie, bo to jest ten moment jeszcze szoku.
Super, w ogóle czytałam wasz wpis, że w ogóle w sąsiedztwie nie ma mam, tak? W ogóle w dzielnicy, gdzie otworzyłyście klubik. Natomiast no, takie spadłyście chyba z nieba tam. Tak sobie myślę o was. Asia, bezcenni. Dobro, które wynika z tej całej sytuacji, jest takie, że znaleźli się wolontariusze, którzy zobaczyli, jak od środka wygląda praca w Fundacji Bezcenni i chcą się zaangażować na dłużej. Zobaczyli, że w pomaganiu nie chodzi o to, co nam się wydaje, że potrzeba potrzebującym, tylko o to, aby zdefiniować ich realne potrzeby i zadziałać konkretnie. No to jest bardzo cenne. To jest dziś zupełnie cel, którego nikt nie, znaczy jakiś efekt, którego nikt nie przewidział. Nikt się nad tym nie zastanawiał. Ale to też jest bardzo ważne. To też jest bardzo ważne. Ja myślę, że w ogóle tak długoterminowo może z tego wyniknąć dużo pięknych rzeczy. Właśnie przez to, że do waszych organizacji, do różnych organizacji dołączają ludzie, którzy chcą pomagać. Agnieszka pisze, że tak, mamy konkretne osoby, organizacje, z którymi jesteśmy na stałe w kontakcie. No to jest tak, to jest bardzo cenne, możecie też pomagać, ale w skrzynicach czekamy już na uchodźców. Okej, okay, też do was jedą. Okej. Okay. Maciej, dzień dobry. Ja mam teraz wywiad z podopiecznym, tylko wszedłem na chwilę, aby się przywitać. Potem nadrobię zaległości. Bardzo cię zapraszam serdecznie do nas. Opisz też, czy u was w działalności, w twojej działalności też sytuacja na Ukrainie ma wpływ na to, co się dzieje u ciebie, czy nie ma. Bo to też jest inny obszar i też jestem ciekawa, jak to u was wygląda. A Marzena pisze bardzo ciekawą obserwację. Potencjalni wolontariusze są strasznie niecierpliwi, ale spoko, kanalizuje. No rzeczywiście, no bo to jest taki silny ruch teraz. Wszyscy mają takie, nie usiedzę na miejscu, muszę coś zrobić, zadzwonię do znajomych, może czegoś potrzebują, wsiądę w samochód, pojadę do medyki, no nie? To się stąd bierze, że widzimy kryzys i po prostu musimy, bo nie możemy się zatrzymać i powstrzymać od pomagania, ale to, co mówisz, można kanalizować, żeby upuścić tej energii, to jest bardzo, bardzo cenne. Marzenka pisze, że tak, zasadniczo mamy tu sąsiedztwo raczej seniorskie, ale urząd miasta bardzo chciał tu mieć klub. To tak a propos tego, jak się mają realne potrzeby do działań administracji. Ale macie klub, okazało się, że teraz jesteście bardzo potrzebne. Okej, okay. Zaglądam sobie na Instagram, bo tutaj Ela jeszcze odnosiła się do tego, co mówiłam, że w momencie, kiedy... wy oczywiście piszcie w komentarzach, dzielcie się, wyrzućcie z siebie to, co tam was siedzi, co czujecie, czy sobie, jak sobie radzicie na przykład z tymi emocjami, czy was to dotyka mocno, czy was nie dotyka mocno, czy jakby na bieżąco sobie radzicie, to też są bardzo ważne kwestie. A ja wrócę do tej trochę do komunikacji i do opowiadania swojej społeczności na temat tego, jak można, żeby prowadząc działania wspierające w tym momencie Ukrainę, to jest takie bardzo szerokie pojęcie, bo każdy to będzie sobie robił w swoim oczywiście obszarze. Natomiast pomagając uchodźcom na przykład, cały czas macie swoje działania i to nie jest nic złego i cały czas jesteście, cały czas realizujecie, wasze organizacje są po to, żeby realizować wasze misje. To, że jest kryzys, to jest kryzys. Sytuacja kryzysowa polega na tym, że coś się dzieje nagle, nikt nie jest na to przygotowany i trzeba sobie z tym radzić. I to jest najfajniejsze, że mamy odruch pomagania. I teraz cały czas możecie mówić o swoich działaniach, cały czas możecie, nawet powinniście mówić o tym, jak działacie, co realizujecie, co słychać w życiu waszych podopiecznych. Jednocześnie możecie komunikować to, jak pomagacie. Więc na przykład to, że możecie mówić cały czas o swojej misji, że wy macie powód, dla którego istnieje wasza organizacja i tym powodem nie jest to, że teraz jest wojna na Ukrainie, a wyście 15 lat temu powołali swoje organizacje. No nie, no nie. Wasze organizacje powstały z jakiegoś konkretnego powodu, w jakimś konkretnym celu i wy to realizujecie. I w ramach tej swojej działalności macie dużo dobrego serca, wielkie, ogromne serca, dobre i pełne empatii i po prostu działacie dalej, wspierając tych, którzy w danym momencie znajdują się w sytuacji kryzysowej. Więc trzymajcie się swojej komunikacji, trzymajcie się swoich działań. To też jest ważne dla zachowania własnego zdrowia psychicznego, ale ono się przekłada potem też na fizyczne. To też miejmy tego świadomość, że te stresy nam gdzieś wchodzą w ciało i w relacje. Więc też kwestia tego, jak patrzymy na to, co się dzieje, jak dużo czytamy, jak dużo oglądamy filmów, czy przepuszczamy informacje przez jakąś weryfikację, czy je weryfikujemy, czy wiecie, to wszystko jest
To wszystko jest ważne dla Was, bo teraz, kiedy się wypalicie, bo będziecie się sami ładować komunikatami związanymi z wojną, to po prostu będzie Wam ciężko realizować zadania, które macie na co dzień. Będzie Wam ciężko budować relacje z swoimi podopiecznymi, co jest bardzo, bardzo ważne. Wyobrażam sobie, że są miejsca, są domy, pracujecie w różnych domach, macie podopiecznych, z którymi mieszkacie, czy spędzacie z nimi wiele godzin. No to też... mieć świadomość tego, że przenosimy te rzeczy, przenosimy je do domów. No to jest wszystko trudne, żeby się po prostu nie... żeby się nie spalić w tym momencie, nie? Żeby pamiętać, jaki jest nasz cel i że oczywiście musimy wspomagać, znaczy musimy, ja Wam nie powiem, że musicie, ale ja tak uważam. Ale pomagacie, angażujecie się w to, a jednocześnie prowadzicie swoje działania, bo macie ku temu cel. No więc... to jest takie ważne, żeby się zachować i swoje zdrowie, swoje jakieś taki zadbać o siebie, zadbać o swoje emocje, zadbać o swoje relacje, zadbać o swój zespół. Wiecie, nie całe zespoły tu siedzą teraz i nie muszą tego słyszeć. Musicie wy im iść i powiedzieć, chcemy o Was zadbać, nie? Jesteście tam prezesami, zarządzacie zespołem albo po prostu chcecie wpłynąć na zespół, dać wsparcie. Poszukajcie takiej pomocy, dajcie wszystkim wolne, zróbcie, nie wiem, spacer po lesie. Nie wiem, niech każdy wymyśli coś, co będzie pomocne, co pomoże albo właśnie wyrzucić te emocje, albo po prostu się z nimi zaprzyjaźnić i po prostu przez nie przejść. No to jest bardzo ważne, kwestia różnej superwizji. W momencie, kiedy ktoś od kilku dni, od czwartku non-stop pomaga, a obserwuje takich ludzi, to oni, to wyobrażam sobie, że słyszą mnóstwo historii, doświadczają dużo emocji, doświadczają rzeczy, których wcześniej nie doświadczali i że to po prostu gdzieś tam wszystko buzuje w człowieku i nawet jeżeli nie ma w tym momencie refleksji, bo jesteśmy wkręceni w działania, to będzie taki moment, kiedy to wszystko trzeba będzie przetrawić. Nie? Pytanie o psychologa, pytanie o superwizję, pytanie o to, jak możecie sobie nawzajem w zespołach pomóc. Możecie mieć jakichś psychologów zaprzyjaźnionych, czy współpracujących, czy w zespołach, czy poprosić inną organizację o rekomendacje. Jesteście tu z różnych organizacji. Jak ktoś potrzebuje, piszcie do siebie. Poproście o taką pomoc, o taki kontakt do kogoś, kto może wam, z Wami przegadać te rzeczy, bo będziemy reagować różnie, już reagujemy różnie, są tacy, co się odcinają, są tacy, co po prostu przechodzą na bieżąco, dają sobie czas przepracować emocje, są tacy, którzy po prostu to sobie kiszą, czy chociażby dlatego, że są zajęci pracą i pomaganiem. Więc no to jest ważne. Możecie się tutaj podzielić, oczywiście do tego zachęcam, bo takie jest dzisiejsze spotkanie wyjątkowe. Podzielić się swoimi sposobami na radzenie sobie z emocjami, które się pojawiają, a będą bardzo różne i pewien stres zaistniał. W różnym stopniu go doświadczamy i w różny sposób sobie z nim radzimy, więc jeżeli macie w sobie taką gotowość, to ja zachęcam do tego, żeby tutaj podzielić się w komentarzach tym, jak sobie radzicie z tym, z czego korzystacie, z jakich sposobów, czy rozładowania stresu, czy po prostu właśnie przejścia w emocjach, czy faktycznie korzystacie z pomocy specjalistów, no bo to jest ważne, żeby ta sytuacja nas nie wypaliła, nie spaliła, nie? No musimy też dbać o siebie, to nie znaczy, że mamy nie pomagać, nie? Jakby tutaj jakby o to chodzi, żeby znaleźć taką przestrzeń i dla siebie i dla pomagania. Jeżeli macie takie pomysły, jak sobie radzicie, sposoby Wasze, takie, które teraz stosujecie w tych ostatnich dniach szczególnie, na radzenie sobie ze stresem, to piszcie. Ja przeglądam sobie komentarze, bo widziałam, że coś się tutaj pojawiło. Kasia pisze, zastanawiamy się, jak wspomóc naukowców, którzy teraz przybyli do nas z Ukrainy. Głównie myślimy w stronę zapewnienia im pracy. No tak, to byłoby bardzo potrzebne, ale pewnie nie jest to łatwe zadanie. No z pewnością, rzeczywiście, no to jest w ogóle ciekawy wątek, nie? Że tutaj Kasia przychodzi z takim wątkiem nie wyposażyć ludzi w rzeczy i dać im herbatę, czego niesamowicie potrzebują, dać im opiekę, dać im schronienie, a właśnie wspomóc naukowców poprzez zapewnienie im pracy. To też będzie taki wątek, który nas będzie czekał niedługo, że te osoby, które do nas przyjechały, też coś muszą ze sobą robić. Chociażby ze względu na to, żeby cały czas nie siedzieć i nie myśleć, nie? Wiecie, o co chodzi. Więc no, to też będzie coś takiego, czy możemy
Czy wy możecie, my możemy, każdy, kto przyjął tę rodzinę, jesteś w stanie zapewnić jakąś aktywność, może, wiecie, jakby dobraną do potrzeb, do człowieka, z pełną godnością, z pełnym szacunkiem, że ktoś chce, jest gotowy po prostu się zaangażować w coś. To jest ciekawy wątek, tutaj Kasia dotyka pracy, nie? Pracy i zaangażowanie przestrzeni do aktywności dla osób, które do nas przyjechały. Mikołaj pyta, czy możemy zacząć jeszcze raz. Możesz sobie potem przewinąć do początku. I możesz sobie pomyśleć, że o tobie myśleliśmy. Ela pyta, czy cały świat mamy zacząć jeszcze raz. To jest bardzo głębokie pytanie. Ja tu zrobię taką pauzę teraz. I zostawię was z tym. Czy możemy zacząć cały świat jeszcze raz. Mikołaj pisze... Zbiórka bez zbiórki się sama zrobiła. Okej, okay. Że dużo zmęczenia chyba, nie wiem co to znaczy, tęsknię za rowerem. Zbiórka bez zbiórki i ja to też widzę, że czasem wystarczy raz coś powiedzieć. Albo że ludzie piszą do organizacji, czy wy im pomagacie, bo my mamy coś tam, bo idziemy na zakupy i chcemy wam przywieźć, czy wy możecie pośredniczyć w dostarczaniu pomocy. Zresztą sama tak zrobiłam, napisałam do jednej organizacji, co robią, czego potrzebują. Zrobiłam dokładnie to samo, ale w też takim odruchu idę, najpierw zapytam, czego potrzeba, nie? No, ale to jest gdzieś tam doświadczenie pomocowe i takie trzeciosektorowe. Więc myślę, że no to też jest taki fenomen, nie? Że zbiórki się same robią, ale właśnie zbiórki takie teraz w kryzysie. Makatka szuka wizażystki na 19-20 marca w Krakowie. Myślę, że to jest też wątek ten dla pań, które przyjechały do nas z Ukrainy, tak? Bo to było to takie by the way. Więc tam, jeżeli macie takie różne połączenia, wiecie, bo to też może być jakaś przestrzeń, nie? Nie wiem, to tak, wiecie, na gorąco myślę teraz. Zostawiam do refleksji, nie? Nie mówię, że tak ma być, że teraz mamy szukać pracy, wiecie, nie o to chodzi, nie? Tylko jest to temat, z którym się możemy mierzyć i możemy też myśleć do przodu, tak jak widzę u was jest takie myślenie do przodu, nie? Że zaraz będzie inna potrzeba, że to będzie zaraz potrzeba zrobić inaczej, że będą, no właśnie wszyscy gdzieś będą mieszkać, coś trzeba jakoś organizować pomoc w inny sposób, więc tak do przodu. Nie piszecie nic o sposobach radzenia sobie z emocjami, czy w ogóle podejmujecie taką refleksję, czy czujecie ten stres, czy macie jego świadomość i czy sobie go rozładowujecie w jakiś sposób, bo to jest takie ważne, nie? Cały czas robimy to, co robimy, zajmujemy się naszą pracą, naszymi organizacjami, zajmujemy się naszymi rodzinami, wozimy dzieci do przedszkola, odprowadzamy do szkoły, nie wiem, chodzimy na treningi piłki nożnej, wiecie, życie się toczy, a jednocześnie przenika się z dramatem. I to jest trudne. I to jest trudne. To jest po prostu pięknie trudne. I teraz każdy będzie sobie z tym jakoś inaczej radził. Mam taką nadzieję, że znajdziecie sobie przestrzeń na odpoczynek, że znajdziecie sobie przestrzeń na to, żeby odciąć się od wszystkiego, pobyć z sobą, być z bliskimi. To też jest coś takiego, co wiele osób komunikuje, że dotarło takie, że mamy rodziny, że ich kochamy, że ludzkie więzi są ważne. Takie rzeczy też czytam, takie rzeczy też słucham i wpadają gdzieś tam do mnie takie właśnie komunikaty, refleksje, nie? Idź do bliskich i z nimi bądź. Więc no to wszystko się wiąże z tym, że po prostu no jest jak jest i że może być ciężko. I że będziemy musimy się z tym zmierzyć. Już ja pomijam tutaj takie rzeczy, że dzieci rozmawiają, że przynoszą ze szkoły różne teksty, że z przedszkola, że pytają o różne rzeczy, więc no też musimy sobie z tym radzić tak, żeby to nazywać, bo jedną rzeczą jest przeżywać w środku, a co innego wypowiedzieć na głos. Więc to też są takie wątki, no trudne, nie? Ta kawa dzisiaj jest zupełnie inna. Ona taka miała być. Ja się cieszę, że jesteście. Ja naprawdę mam nadzieję, że dajecie sobie radę, że znajdujecie sposoby na to, żeby w takim zdrowiu psychicznym, emocjonalnym przechodzić przez to wszystko, że odnajdziecie sobie sposoby na to, żeby na komunikację, na prowadzenie swoich działań i też na pomaganie, jeżeli jest was taka wola,
A widzę, że jest. Więc no to jest takie wspaniałe, że sobie radzicie. No, nie dajmy się zwariować w takim sensie, dobić, spanikować. Macie swoje misje, macie swoich podopiecznych, macie swoich odbiorców, którzy też potrzebują waszych treści właśnie po to, żeby też nie dać się zatrzymać tylko na tych komunikatach dotyczących wojny. Marzena pisze, mam taką refleksję, że faktycznie trudno się przebić przez narrację wojenno-pomocową. Tak nie tylko przebić do kogoś, ale do siebie samych. I jak chcę wrzucić fotkę z klubiku, to mam takie, ej, ale to wypada. I jest masa osób, Marzena, które tak ma. Wczoraj wieczorem nawet taka dyskusja na jednym z profili na fejsie też się odbyła, że no, że właściwie czy wypada publikować, że prowadzimy działania, czy wypada, że coś sprzedajemy, czy wypada, że organizujemy jakieś wydarzenie. No to są emocje, znaczy myślę, że to jest zupełnie naturalny odruch, bo jest właśnie widząc, jak duża skala jest ludzi, którzy tak mają. A jednocześnie, no właśnie po to jesteście, nie? Po to jesteście. I wiem, że nie ma tak, że nie wypada, ale trzeba najpierw sobie ten opór i to jest jakiś wysiłek. No tak, to jest wysiłek, no bo to jest takie zrozumienie sytuacji, nie? Trzeba sobie to wytłumaczyć, zracjonalizować, przeprowadzić przez ten proces, no nie? A jednocześnie też nie ma co udawać, że nie ma trudnej sytuacji i tej sytuacji, jak to mówisz, wojenno-pomocowej. No bo jest. No więc to też jest coś takiego, co wiele osób ma, więc myślę, że to nie jest kwestia tego, czy wypada, czy nie wypada, tylko kwestia taka, dla kogo to robimy. A szczególnie w trzecim sektorze. Dla kogo my to robimy, nie? Dla kogo jest nasz klubik? Dla kogo jest nasz, nie wiem, jakieś wydarzenie, jakiś warsztat, jakiś dom? Dla kogo to jest? I czy my możemy sobie pozwolić na to, żeby to zatrzymać dziś, jutro, no nie? Bo są ludzie, którzy tego potrzebują. Już wiecie, już taką skrajnością są w ogóle, bo jeszcze to, że rezygnujemy, no nie wiem, z webinaru, z jakiegoś spotkania, no to jakby świat się nie wali, ale wiecie, w sytuacjach, kiedy mamy podopiecznych onkologicznych, kiedy są domy pomocy, no to się nie da takich rzeczy zrobić, nie? No jak zatrzymać? No nie. Więc rzeczywiście to się nie... No tego się nie da zatrzymać. Więc ważne, żeby robić swoje przy pełnej zachowaniu godności, szacunku dla ludzi, którzy do nas przyjechali, którzy tutaj szukają pomocy. Magda pisze, dla mnie najlepszym sposobem na stres jest działanie. W związku z powiększeniem się mojej rodziny i malucha na pokładzie nie mogę działać tak, jakbym chciała. Nie mam jak zostawić młodego i jechać na granicę, ale mogę zrobić to, co robię najlepiej. Ogarniam. A to, że zdalnie, to też się da. Gdy jest dużo działań, to u mnie stres znika. Tak, Magda, dokładnie tak. Właśnie, czyli w każdej naszej sytuacji możemy sobie znaleźć coś, co którędy jakby właśnie skanalizujemy ten stres, ale też możemy się przyłożyć do pomagania, nie? No to jest super. Filip, jesteś, o tobie mówiłam. A propos twojego komentarza wczorajszego właśnie, nie? Jak się ma pacjentów, czy podopiecznych onkologicznych, to po prostu nie można wziąć i zatrzymać wszystkiego. Bardzo się cieszę, że jesteś. Bardzo się cieszę, że jesteś, że tak długo gadam, bo zdążyłeś jeszcze. Potem sobie przewiń do początku i podziel się z nami też swoimi refleksjami, bo wiem, że też cię to w jakiś sposób dotyka. Jestem naprawdę zachwycona tym, jak z głową podchodzimy do tego i w ogóle tym ruchem całym, społecznym, no po prostu fenomen, absolutny fenomen i uważam, że to jest przepiękne. Teraz jest moment na ułożenie, na ogarnianie, jak napisała Magda, na logistykę, na struktury. To jest ten moment, nie? Że po prostu, jeżeli tylko możemy, a macie taką wiedzę, no to właśnie włączyć się w te działania takie, które będą uporządkować tę całą pomoc, która się przetacza, przewala przez Polskę. To jest przepiękne. To jest przepiękne, co się w tym wymiarze oczywiście dzieje. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać. Jak widzicie, ja też nie byłam w stanie poprowadzić takiej po prostu kawy zwykłej. Ale nasze kawy są takie kawą, spotkaniem, więc nasza kawa tutaj może taka być. Taka właśnie, żeby być, żeby pobyć ze sobą, żeby sobie powiedzieć, wspieramy się, rozumiemy się,
jesteśmy. Jeżeli potrzebujecie czegoś, piszcie. Jeżeli wzajemnie możecie sobie pomóc, to jest też będzie przepiękne. Może się zaraz okazać, że nawiążecie jakieś właśnie takie współprace mądre, które przyniosą dużo, dużo dobrego, które pomogą gdzieś ogarnąć to wszystko, co się dzieje. No, mam nadzieję, że... O, Filip, właśnie, nie wiem, czy był ten wątek, ale niesamowita jest współpraca między NGO-sami w końcu. Filip, powiedz więcej, gdzie widzisz taką współpracę? To jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście to w końcu jest takie wymowne, no bo rzeczywiście potrzebujemy tego, tak to ujmijmy dzisiaj, potrzebujemy tego wśród organizacji pozarządowych, żeby się wspierać, żeby nawiązywać współpracę, żeby sobie wzajemnie pomagać, żeby się dzielić wiedzą, żeby się dzielić zasobami, doświadczeniem. No po prostu to jest niesamowicie ważne i rzeczywiście no liczę na to, że będzie tego jak najwięcej. Kasiu, dziękuję Ci również. Iwona jeszcze do nas pisze. Za każdym razem oglądając informacje podwyższa mi się ciśnienie. Pobyt z bliskimi zapewnia poczucie, co tak naprawdę jest najważniejsze i ile mamy, nie doceniając tego. To też jest prawda. To też jest prawda, nie? Że właśnie... Żeby się zatrzymać na tym, co mamy, żeby się na tym skupić. Skończył się miesiąc, skończył się luty, to będzie dzisiaj dobry dzień na to, żeby zrobić sobie takie podsumowanie, naprawdę taką listę wdzięczności, nie? Listę wdzięczności. I ten kontekst teraz jest trudny, a jednocześnie może się okazać, że nam niesamowicie ułatwi docenienie tego, co mamy. Myślę, że warto dzisiaj, jeżeli ktoś tego nie zrobił wczoraj na przykład, to dzisiaj znajdź sobie na to chwilę, i spisać, tak fizycznie sobie spisać i zobaczyć na kartce, ile macie, mamy takich rzeczy, które są dla nas cenne, bezcenne, najcenniejsze, najważniejsze. Więc no, to jest rzeczywiście to, żeby sobie docenić też to, co mamy. Bardzo Wam dziękuję. Zachęcam do odtworzenia sobie od początku, kto tam przybył sobie troszkę później. I dzielcie się, jak macie potrzebę wyrzucić z siebie różne doświadczenia, różne potrzeby, różne pomysły, emocje, to możecie to tutaj robić, możecie to robić na grupie, możecie pisać, bądźmy dla siebie wsparciem, po prostu, bądźmy dla siebie wsparciem, zmieniajmy świat, walczmy i po prostu, no to może być coś przepięknego, coś może w wielu miejscach wydarzyć. Filip jeszcze pisze, my się zjednoczyliśmy na naszym osiedlu. Okazało się, że mamy wiele cudownych NGO-sów dookoła i teraz zebraliśmy się wszyscy w tym kryzysie. Widzę też mobilizację fundacji z jednego poletka, żeby razem działać, bez patrzenia na to, czy będą z tego darowizny i tak dalej. Liczy się wspólny cel. Piękne, piękne. Temat rzeka, Filip pisze. No, super. Głos spokoju, dziękuję, proszę bardzo. Działamy. Jesteśmy... Zostańmy razem i wspierajmy się nawzajem. Życzę Wam spokoju, życzę Wam sił i czasu dla tych, którzy są dla Was najważniejsi. Do zobaczenia następnym razem.